1980 roku mama Petera Quilla jedzie ze swoim chłopakiem do pewnego lasu. Mężczyzna pokazuje jej małą, świecącą roślinę i mówi, że ta będzie rosła niedługo wszędzie. Dosłownie w całym wszechświecie. Dziewczyna śmiejąc się stwierdza, że wciąż nie potrafi uwierzyć, że dała poderwać się kosmicie. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, to tutaj znajdziesz odnośnik do poprzedniej części. Dobra. Wracając. 34 lata później strażnicy galaktyki oczekują nowego stwora, na którego dostali zlecenie. Okazuje się, że Groot powoli odrasta. Wówczas przylatuje bestia. Badylek przetańcowuje sobie całą walkę, a jego kompani walczą. W pewnym momencie Drax stwierdza, że takiego stwora nie da się zranić od zewnątrz przez jego grubą skórę. Dlatego wskakuje mu do paszczy, chcąc mu zadać rany od środka. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że skóra jest tak samo gruba od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Dlatego też Gamora wyciąga swój miecz i przedziurawia bestię. Drax wydostaje się z żołądka i jest zadowolony, że w pojedynkę udało mu się wykonać zlecenie. Strażnicy udają się do suwerennych, którzy ich wynajęli do tego zlecenia. Przychodzą po nagrodę, a ci zamiast pieniędzy wyciągają z lochów Nebulę, przybraną siostrę Gamory, którą aresztowali przy próbie kradzieży ich bardzo cennych ogniw. Strażnicy zabierają więc kosmitkę, gdyż na pewnej planecie dostaną za nią nagrodę. Chwilę po tym odlatują. Okazuje się, że Rocket ukradł im kilka ogniw, przez co flota suwerennych rozpoczęła za nimi pościg. Strażnicy przelatują przez pole asteroid, po drodze żartując sobie o kupie. Jednakże złoci kosmici wciąż siedzą im na ogonie. Nagle coś niszczy całą flotę, a strażnicy skaczą w nadprzestrzeń i zaliczają twarde lądowanie o jakąś zalesioną planetę. Okazuje się, że ich statek w dużym stopniu został zniszczony. Wówczas przylatuje postać, która zniszczyła armię suwerennych. Mężczyzna przedstawia się jako Ego i mówi, że jest ojcem Quilla. Tymczasem Yondu Udonta, najemnik i przybrany ojciec Petera, przebywa na jakiejś planecie. Na niej spotyka swojego dawnego kapitana, Stakhara, który nie znosi go za to, że kiedyś szmuglował dzieci, a tym samym złamał kodeks najemników. Okazuje się, że wiele lat temu Yondu został wyrzucony z jego federacji. Stakhar tłumaczył Udoncie, że nie cieszył się, skazując go na wygnanie. To było jak nóż w serce. Po chwili niebieski kosmita spotyka królową suwerennych, która daje mu zlecenie, aby pojmał dla niej strażników galaktyki. W tym samym momencie Ego mówi, że gdy zmarła matka jego syna, to wynajął Yondu, żeby przywiózł do niego Quilla. Jednakże ten nie wiadomo z jakiego powodu nie dotrzymał słowa i wziął go sobie. Stary mężczyzna zaprasza ich do siebie, gdzie pokaże Peterowi historię jego pochodzenia. Po chwili Quill idzie na spacer wraz z Gamorą. Nie wierzy, że ten człowiek to jego ojciec. Myśli, że to jakiś podstęp. Jednakże dziewczyna przekonuje go, żeby spróbował mu zaufać, bo wie, jak bardzo brakuje Peterowi matki, która niegdyś zmarła. Dodaje, że jak okaże się, że ten facie jest niedobry, to utnie mu łeb. Następnego dnia Star-Lord wraz z Gamorą i Draxem postanawiają wyruszyć wraz z domniemanym ojcem Quilla, a w tym samym czasie Nebula zostanie tutaj z Grootem i Rocketem, który naprawia statek. Kilka godzin później strażnicy poznają Mantis, która jest służącą Ego. Dowiadują się od niej, że gdy kosmitka dotknie kogoś, to pozna jego uczucia. Mówi, że Quill czuje miłość do Gamory, a Drax lubi cały czas się śmiać. Tymczasem na zarośniętą drzewami planetę przylatują najemnicy Yondu, chcąc pojmać strażników na zlecenie mściwej królowej suwerennych. Jednakże ci wpadają w pułapki zestawione przez Rocketa. Gdy zdaje się, że niebezpieczeństwo zażegnane, Udonta obezwładnia świstaka swoją super strzałą. W tej samej chwili Nebula mówi, że może pomóc Rocketowi, dlatego prosi Groota, aby ją uwolnił, co też Badylek robi. Rocket chce dać ogniwo najemnikom, żeby sobie poszli. Yondu zgadza się na to. Jednakże wówczas część najemników się oburza. Jeden z nich, zwany Tasakiem, mówi, że stary zmiękł. Udonta chce już posłać w niego swoją strzałę za zdradę, jednakże go powala Nebula, po czym ta strzela również w Rocketa. Już o poranku druga część drużyny wraz z Ego dolatują do planety starego mężczyzny. Strażnicy nie mogą uwierzyć, jak jest na niej pięknie. Ego oznajmia im, że jest celestianinem, czyli nadprzyrodzoną istotą. Mówi, że on sam jest planetą, a gdy ją stworzył, zaczęło mu brakować drugiej osoby. Dlatego postanowił kogoś znaleźć. W ten czas odnalazł życie, a gdy poznał mamę Quilla, pierwszy raz doświadczył miłości, a jej owocem był sam Peter. Mały Star-Lord. Wiele lat szukał swojego syna, a gdy usłyszał o ziemianinie, który dotknął kamieni nieskończoności i przeżył, to zrozumiał, że to musi być jego potomek. Quill jest zły na swojego ojca za to, że pozwolił jego matce umrzeć na raka. Ten odpowiada mu, że jeżeli nie będzie wracał na tę planetę, to jego ciało się rozpadnie,
przez co umrze. Nie miał siły powrócić na ziemię, wiedząc, że jego ukochana nie żyje. Żałuje, że nie był dla swojego syna ojcem, lecz teraz chce naprawić swój błąd. Po chwili prosi Petera, żeby się skoncentrował. Okazuje się, że chłopak posiada moc swojego ojca, moc tworzenia. W tym samym czasie Mantis rozmawia z Draxem, po czym chce mu powiedzieć coś bardzo ważnego, lecz wówczas po chwili stwierdza, że to nic takiego. Gamora czuje, że coś jest nie tak. Tymczasem na statku najemników okazuje się, że Yondu został pojmany, a jego najwierniejsi ludzie wyrzuceni w próżnię. Władzę nad buntownikami przejął Tasak, który nazwał się Tasakmanem. Rocket nie może wytrzymać ze śmiechu z jego ksywki. Wyobraził sobie, jak ten typ wstaje rano, po czym patrzy w lustro i mówi, że totalnie świetną ksywką jest Tasakman. Najemnik chce zabić Rocketa, lecz ten oznajmia, że woli już wykitować niż żyć w jednej galaktyce z opóźnioną kupą, co uważa, że Tasakman to fajne imię. Wówczas odzywa się Nebula. Przypomina buntownikom, że za głowę Chopa została wystawiona wielka nagroda, dlatego bardziej opłaca im się wydać go suwerennym. Chwilę później bierze ona statek, aby zemścić się na swojej siostrze, której od dziecka nienawidziła. Tuż po tym kupi sobie statek i zabije swojego okrutnego ojca, Thanosa. W tym samym momencie Yondu i Rocket zostają wtrąceni do celi, a Groot, jako już jest słodki, robi za maskotkę. Niebieski kosmita opowiada Świstakowi swoją historię. Mówi, że kiedyś jego dawny dowódca wziął go do swojej grupy najemników, dając mu rodzinę, lecz za młodu złamał kodeks i wtedy został wygnany. Chwilę potem stwierdza, że mogą się stąd wydostać, lecz potrzebny jest im Groot. Ten, będąc bardzo sponiewieranym przez buntowników, idzie sobie, aż spotyka swoich przyjaciół. Yondu każe mu przynieść jego fryz, który służy do kontrolowania magicznej strzały. Groot zdaje się wiedzieć, o co chodzi, lecz przynosi zużyte gacie, kosmicznego szczura, sztuczne oko, stół i odrąbany palec. W pewnym momencie Badelek zakrada się i już ma wziąć odpowiednią rzecz, lecz go dostrzega Kraglin, dawniej wierny człowiek Yondu, który postanawia im pomóc w ucieczce. Dlatego zanosi fryz swojemu kapitanowi i przeprasza go za to, że zrobili bunt. Po chwili Utonta zakłada fryzurę i używa swojej strzały do wydostania się z celi. Rocket, Groot, Kraglin i Yondu pokonują opryszków, aż dochodzą do mostka, dzięki czemu oczyszczają statek z buntowników. Ledwo żywy Tasak łączy się z suwerennymi i wysyła im koordynaty uciekinierów. Mówi im, żeby zapamiętali jego wielkie imię. Tasakman. Lecz kosmitka wybucha jedynie ze śmiechu. Ekipa odlatuje wielką kapsułą, a reszta część statku wybucha. Postanawiają ruszać czym prędzej do Quilla. Tymczasem sam Peter cieszy się z tego, że ta cała planeta kiedyś będzie jego. Tańczy więc z Gamorą, która stwierdza, że coś tu jest nie tak. Kłócą się, przez co dziewczyna wychodzi. Po chwili ostrzeliwuje ją jakiś statek, którym przyleciała Nebula. Zielona kosmitka ucieka do jaskini, a tam rozbija się jej siostra. Maszyna zaczyna płonąć, a agresorka nie może się z niej wydostać. Dlatego Gamora ją ratuje. Po chwili statek wybucha, a dziewczyny po krótkiej sprzeczce dochodzą do porozumienia. Nebula przeprasza swoją siostrę i mówi, że pomimo wszystko zawsze jej na niej zależało. W tej samej chwili do Petera przychodzi jego ojciec, mówiąc, że oboje są nieśmiertelni, dopóki ta planeta istnieje. Dodaje, że tylko oni dwaj mogą zaprowadzić kosmos w dobrym kierunku. Wówczas Ego chce mu coś pokazać, a to słyszy Mantis. Dziewczyna budzi Draxa, mówiąc, że Ego zastawił na nich wszystkich pułapkę. Dodaje, że muszą uciekać. Rocket wraz z pozostałą częścią ekipy wciąż podróżują. Yondu wie, kim tak naprawdę jest Ego, dlatego postanawiają ruszyć na ratunek swoim przyjaciołom. W tym samym momencie Gamora wraz z Nebulą dostrzegają w jaskini przerażający cmentarz. Chwilę później kopieta rzuca się na Mantis, pytając się jej, czy jest są te szkielety ukryte w podziemiach. Ta odpowiada im z przerażeniem, że to wszystko to dzieci jej pana. Tymczasem starzec pokazuje Quillowi, że na przestrzeni tysięcy lat zasadził swoje rośliny na milionach planet, aby kiedyś rozrosnąć się na nich, a tym samym przejąć je wszystkie. A żeby zrobić to na miliardach pozostałych planet, potrzebował drugiej istoty, takiej samej jak on sam. Dlatego rozmnażał się z wieloma kosmitkami, lecz tylko matka Quilla dała mu to, czego chciał. Yondu dostarczył mu wiele owoców jego związków, co było wbrew kodeksowi łowców. Lecz by ulżyć jego sumieniu, mówił, że ich nie skrzywdzi. Lecz tak naprawdę je zabijał, gdyż nie występowała w nich moc, którą wykrył tylko w jego ciele. W tym samym czasie Gamora i pozostali strażnicy chcą ratować swojego przyjaciela. Lecz Nebula mówi, że cały czas się kłócą, więc nie są przyjaciółmi. Wówczas dochodzą do wniosku, że są rodziną i nie zostawią tu nikogo. Ego cieszy się, że pierwszy raz od chwili swoich narodzin nie jest sam. Dodaje, że naprawdę
naprawdę kochał matkę swojego syna, lecz wiedział, że jeżeli kolejny raz wróci na ziemię, to z ekspansji nici. Dlatego nie było mu łatwo zaszczepić w niej guza mózgu. Peter, słysząc to, odzyskuje przytomność i ostrzeliwuje zabójcę swojej mamy. Oburzony mężczyzna unieruchamia swojego syna i używa go do rozpoczęcia inwazji. Każda z roślin, które niegdyś zasadził, rozrasta się, aby przejąć planety. Lecz wówczas Yondu wlatuje w jego statkiem. Strażnicy wrócili po Quilla. Chłopak stwierdza, że muszą powstrzymać jego ojca, a aby to zrobić, muszą zniszczyć mózg planety. Yondu mówi swojemu wychowankowi, że nie przygarną go, ponieważ mógł być dobrym najemnikiem, tylko dlatego, że jak się dowiedział, co ten psychopata zrobił jego matce, postanowił nie rzucać małego chłopaka na pożarcie. Wówczas drużyna leci w dół planety, aby zniszczyć Ego. Strażnicy Galaktyki znów ratują wszechświat. Tymczasem Kraglin dostrzega, że zbliża się flota suwerennych, którzy przybyli, aby zemścić się na strażnikach. Po chwili ekipa dolatuje do mózgu Ego, lecz jego ściany są za grube, przez co nie są w stanie się do niego dostać. Wówczas złoci kosmici zaczynają atak, a część strażników wypada ze statku. Rocket tworzy potężną bombę i wraz z Quillem ruszają do rdzenia. Jednakże są zbyt wielcy, by się tam przedostać. Lecz wówczas wpadają na pewien ciekawy pomysł. Dlatego też Rocket tłumaczy Grootowi, jak zdetonować bombę i mieć czas na ucieczkę. Po chwili Badylek biegnie z uśmiechem wykonać swoje zadanie, a w tym samym czasie jego przyjaciele odciągają uwagę Ego. Yondu niszczy flotę suwerennych, jednakże przez to ich własny statek zostaje zniszczony. Dlatego zlatują na ziemię. Strażnicy Galaktyki stają ramię w ramię do walki. Wówczas Ego odzyskuje sprawność, przez co powala część drużyny. Quill nie ma zamiaru puścić mu pozem tego, że zabił jego mamę. Wówczas używa mocy swojego ojca przeciw niemu samemu, stając do walki jak równy z równym. Tymczasem Groot uruchamia odliczanie do wybuchu bomby, po czym ucieka. Draxowi udaje się zanieść nieprzytomną Mantis na statek, a Gamora wraz z Nebulą ledwo tam docierają. W środku planety został jeszcze Star-Lord, Yondu i Rocket wraz z Grootem. Udonta mówi, że w całym życiu nie zrobił nic dobrego i to właśnie jest jego szansa. Świstak przekazuje mu swój ostatni zapasowy skafander i aerolot. Groot wita go w Strażnika Galaktyki, po czym wraz z Rocketem i przeszywających ich bólem odlatują. Do wybuchu pozostała tylko minuta. Gamora chce wracać po swojego ukochanego, lecz Rocket ją powala mówiąc, że więcej przyjaciół dzisiaj nie może stracić. W tym samym momencie Quill wciąż walczy ze swoim ojcem. Ten panicznie krzyczy do Star-Lorda, że jeżeli go zabije, to on sam znów stanie się zwykłym, marnym i nic nieznaczącym człowiekiem jak oni wszyscy. Ten pyta się go, co w tym złego. Wówczas bomba wybucha, kosmita umiera, a z Quilla ulatuje moc. Ma już zginąć, lecz w ostatniej chwili po niego przylatuje Yondu mówiąc, że może Ego był jego ojcem, ale na pewno nie tatą. Stwierdza, że z niego samego rodzic też nie był nadzwyczajny, a trafił mu się taki wyjątkowy syn. Mężczyzna oddaje mu swój skafander, po czym planeta wybucha, a oni sami wylatują w próżnię. Yondu poświęca swoje życie, aby ratować syna. Kilka godzin później strażnicy żegnają swojego przyjaciela. Quill mówi, że to Yondu był jego prawdziwym tatą. Czasami człowiek szuka czegoś po całym wszechświecie, a ma to na wyciągnięcie ręki. Tylko o tym nie wie. Wszystkie bandy łowców dowiedziały się o heroicznym czynie Yondu, dlatego odprawili mu uroczysty pogrzeb. Ostatecznie Udonta nie zawiódł, a Strażnicy Galaktyki stali się prawdziwą rodziną. Nebula chce już odejść i żegna się ze swoją siostrą. Chwilę po tym wyrusza zgładzić Thanosa.